Polskę czeka stan poważnego zagrożenia militarnego. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dla Polski. Dzisiaj przedstawiam przerażającą, mrożącą krew w żyłach wizję przepowiednie znanego, cenionego i lubianego Jasnowidza Zyczuchowa. Czuchowa. Co takiego kreśli Jasnowidz Jackowski, jeśli chodzi o przyszłość, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie dzisiaj przedstawiam przerażającą wizję widza widzackiego, który mówi wprost w Polsce grozi stan poważnego zagrożenia militarnego. Tak to definiuje Jasnowiec Jackowski, czyli już wkrótce mogłoby dojść do wybuchu wojny. Nawet tutaj Jasnowiec Jackowski używa takich szokujących słów, że Polska miałaby posłużyć jako magazyn dla obcego wojska tereny Polski, polskiej ziemi miałby zostać wykorzystane jako magazyn dla obcego wojska. No można powiedzieć, że to jest takie wykorzystanie praktycznie przedmiotowe Polski, tak? W sensie nie ludzi, tylko praktycznie ziemi, tak? Że tutaj znajdowałyby się magazyny wojskowe, ale tak to właśnie definiuje Jasnowic Jackowski. Czy znaczy, też taka jest prawda? No bo w sumie jesteśmy w NATO, więc gdyby na przykład doszło do wybuchu wojny i Polska zostałaby o to poproszona, czy by nam mogły znajdować się bazy wojskowe, no to wiadomo, że Polska chcąc, nie chcąc, no musiałaby udostępnić tej tereny, ziemię, tak? Tylko pytanie jest takie, że potem te bazy wojskowe mogłyby no, już praktycznie wycofać się z Polski, a e, na przykład mogłaby być jakaś ofensywa, tak? Załóżmy, że Stany Zjednoczone wojowałyby z jakimś krajem, krajem arabskim, tutaj byłyby, byłyby bazy wojskowe, w Polsce, a później przynajmniej na przykład Stany Zjednoczone przestałyby wojować z tym krajem, a na przykład to państwo dalej by atakowało bazy znajdujące się w Polsce, czy Polska by była faktycznie na celowniku tych krajów, które by walczyły tutaj, no nie z Polską, ale właśnie z bazami, tak, bo myśleliby dalej, że znajdują się tutaj bazy na przykład amerykańskie w Polsce. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza, który właśnie mówi w ten sposób, że stan poważnego zagrożenia militarnego to jest to, co faktycznie nam grozi, że wojsko będzie na ulicach. Co po części już się faktycznie realizuje, jakby w kontekście koronawirusa, ale to faktycznie Jasnowidz mówi w ten sposób. W planie światowym coś poszło nie tak. Ważną rolę odgrywają tutaj Stany Zjednoczone. Ameryka nie decyduje się na coś ostatecznie, przez to plan światowy nie wypalił. Tak tutaj mówi Jasnowidz Jackowski. W planie światowym coś poszło nie tak, ważną rolę odgrywają tutaj Stany Zjednoczone, Ameryka nie decyduje się na coś ostatecznie, przez to plan światowy nie wypalił. Tak powiedział jasno dzieckowski, mówi też na temat Ukrainy, że plan z Ukrainą nie wyszedł, nie wypalił. A więc tutaj ta prowokacja militarna między Ukrainą a Rosją, że miało dojść do wybuchu wojny. Tak, tutaj niektóre media w Polsce to już mówiły, że już faktycznie jutro dojdzie do wybuchu wojny, a przecież jasno jackowski mówił o tym, że wojna nie wybuchnie, ponieważ Putin nie, nie, nie doprowadzi do tego, że to jest prowokacja, którą chcą faktycznie wciągnąć Putina, a Putin się w to nie da ciągnąć. No i tak rzeczywiście stało się, tak? Natomiast Jasnowic mówi w ten sposób, prowokacja na Bliskim Wschodzie będzie mieć miejsce, kraje rozjemcze zostaną włączone w konflikt, Kraje, kraje rozjemcze, tak jak to nazywa, praktycznie definiuje to Jasnoic Jaskowski. Wiadomo, że tutaj domyśle byłyby Stany Zjednoczone, tak, a także po prostu inne państwa, można powiedzieć te państwa, na przykład w ramach NATO. I tutaj Jasnoic mówi, że ta prowokacja będzie dokonana właśnie na Bliskim Wschodzie. Prowokacja będzie dokonana na Bliskim Wschodzie. I że mamy do czynienia ze stanem poważnego zagrożenia militarnego, wciąż przecież obowiązująca jest ta wizja, przepowiedni jasnowidza, która brzmi w ten sposób, że na krótko przed wybuchem dużej wojny na świecie ludzie będą bać się oddychać. No i koronawirus e, praktycznie ma miejsce, tak czy jedna część tej przepowiedni realizuje się, a teraz praktycznie no, miałaby się zrealizować druga część tej przepowiedni, a więc e, m, wybuch dużej wojny na świecie, konfliktu dużego na świecie. No trzeba pamiętać, że to jest tak można powiedzieć łatwe, tak, że przepowiedzieć, że dojdzie do wybuchu wojny. Natomiast tutaj jest wiele też czynników, wiele tak naprawdę osób decyzyjnych. Wydawałoby się, że tak, ten guzik naciśnie prezydent Stanów Zjednoczonych czy prezydent Rosji. Natomiast potem się okazuje, że na to, na to ma wpływ wiele osób. No i przepowiednia może być po prostu przedstawiona. Natomiast jasnoicja zawsze pozostawia taką lukę, możliwość, że zawsze człowiek po prostu ma tutaj decyzyjność, że może to się wszystko zmienić pod wpływem jakby decyzji człowieka. Tak, coś jest pisane, światu ale mogą was nastąpić jakieś czynniki nadzwyczajne, tak, nadzwyczajne. No to tak samo jak w życiu, mamy jakąś pisany życiorys, nie wiem, jakiś sportowiec, tak, robi świetną karierę, na przykład piłkarską, a potem się okazuje, że leci samolotem, awionetką prywatną, spadł i zginął i cała kariera jego została zaprzepaszczona, tak, no i życie przede wszystkim, no ale tak to właśnie definiuje Stanowiceckowski, Czyli już wkrótce miałoby praktycznie dojść do konfliktu, do wybuchu wojny na świecie, w którą miałoby być zaangażowane wiele państw, tak na świecie, nie tylko przez NATO, ale też po prostu przez te sojusze międzynarodowe, że to wszystko zaczęłoby się praktycznie od Bliskiego Wschodu, a więc Iran, na przykład kontra Izrael, albo wojna na Bliskim Wschodzie w Syrii. Tak po prostu miałoby wyglądać te konflikty, w które praktycznie byłyby zaangażowane kolejne Państwa, kolejne praktycznie państwa byłyby zaangażowane tutaj właśnie w ten konflikt światowy, konflikt praktycznie globalny. No i pytanie też jest takie, jaka tutaj będzie rola Polski, polskiego wojska, polskiego rządu. Jasno i mocno krytykuje praktycznie nie tylko rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale też poprzedników, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, sprawy międzynarodowe, że ta polityka, na przykład względem Stanów Zjednoczonych, prowadzona jest na klęczkach. Nie, tak? W sensie, że po prostu jesteśmy zawsze po, bardzo mocno ulegli w stosunku do, do takich dużych graczy, jak na przykład Stany Zjednoczone. No po części tak powinno być, no ale po części po, po, po państwo polskie powinno też mieć swój tak naprawdę i powinno jakby mieć swoje zdanie w całej tej sprawie. No na przykład tu Jackowski krytykował, mówił, że zła decyzja jest, jeśli chodzi o wyrzucenie dyplomatów rosyjskich z Polski, że za to praktycznie Polska odpowie, będą z tego konsekwencje polityczne i ekonomiczne, że jest to machanie szabelką, jeśli chodzi o Polskę na arenie międzynarodowej. No, nasze położenie jest zupełnie inne niż na przykład tutaj innych krajów niż Stanów Zjednoczonych. Tak, więc ja nie mówię, że Polska powinna mieć po prostu wiadomo, tak, jakie tutaj super ekstra relacje z Rosją, ale powinny mieć te, te, te relacje poprawne. Natomiast wyrzucenie tych dyplomatów no, powoduje, że dziś te lata dyplomacji zostały zaprzepaszczone, zaprzepaszczone tak, jeśli chodzi o tą dyplomację międzynarodową. Także piszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, gdzie dojdzie do wybuchu, gdzie dojdzie do konfliktu. Przecież ostatnio była e, zablokowana właśnie ta Ciesina. Kto wie, czy po prostu konflikt nie będzie miał związek właśnie z Bliskim schodem, z, z Bliskim Wschodem, z transportem praktycznie ropy naftowej, z sabotażem szybów naftowych, o czym praktycznie Jasnowic Jackowski mówił. I rzeczywiście takie sytuacje były, gdzie praktycznie część prak e, tych szybów naftowych na Bliskim Wschodzie zostało zniszczonych. No, i tutaj, no, tylko tutaj jest pytanie, kto to praktycznie zrobił. No, tak, można wskazywać jednego winnego, a to może być sabotaż, to może być zrobione specjalnie, żeby zwrócić uwagę na kogoś innego, a za tym zupełnie ktoś inny stoi. No i też mówi przecież jasno Jaskowski, Jaskowski o tym, że Izrael chce mieć poparcie krajów arabskich, że chce stworzyć, stworzyć nieformalną. Unię krajów arabskich, tak, jako tak naprawdę przeciwwagę, jeśli chodzi o konflikt z Iranem, że gdyby doszło do tego konfliktu otwartego, żeby kraje arabskie może nie poparły tyle co Izrael, ale żeby tak naprawdę nie opowiedziały się za, po stronie Iranu, żeby nie zaangażowały się w ten konflikt. Nawet dla Izraela było to by korzystne, gdyby te państwa były bierne, tak, czy nie, nie angażowały się aktywnie, ale żeby po prostu no, nie stanęły po stronie Iranu, by nie zaatakowały też Izraela czasem. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.